Co? Lista będzie ci potrzebna? Nie, ja tu mam drugą, także oddaj. Tak, niech się wszyscy podpiszą, nie? Tu mamy też taką pomocniczą. Panie przewodniczący, czy możemy już zacząć? Mamy kworum, a już jest po 10:00. Czy możemy już zacząć? Oczywiście, właśnie włączyłem mikrofon, żeby to zrobić. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. W oparciu o listę obecności, którą właśnie przeliczyliśmy, stwierdzam, że mamy kworum, a więc tak jak pani poseł stwierdziła, możemy rozpoczynać. Przyznam, że z mniejszym opóźnieniem niż zwykle, bo czasem nawet z kwadransem akademickim przysłowiowym zaczynamy. Wobec tego chciałbym się zwrócić do Państwa najpierw z informacją, że Główny Inspektor Pracy zwrócił się do Rady na piśmie o zamiarze powołania pana Józefa Bajdla na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, pana Lesława Mędraka na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach i pana Konrada Pachciarka na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie. W związku z tym będę wnioskował o poszerzenie naszego punktu porządku obrad o punkt dotyczący opinii w tych sprawach. Już z góry uprzedzam, żeby nie rozpoczynać dyskusji w tej chwili, że ponieważ wpłynęło pismo, o którym się dowiedziałem wczoraj późno wieczorem, datowane 1 grudnia, dotyczące pana Mędraka, stawiające mu tam pewne zarzuty, zwróciłem się do głównego inspektora pracy z prośbą, żebyśmy tą kwestię rozpatrzenia tej osoby no niejako odroczyli. Dzisiaj odsunęli z porządku. Mam też już w tej chwili, już mam pewne wyjaśnienia dla Państwa, ale to będę, omówię je w punkcie, który otworzymy. Ale tak jak podkreślam, żeby nie prowokować teraz sporów dyskusji przy uchwaleniu porządku, informuję, że tą kwestię dotyczącą tej osoby odroczymy. Natomiast pozostałe punkty przedstawiałyby się następująco. W ogóle mam świadomość i patrzę, Kazimierz Kimso patrzy na mnie wyczekująco, to w uzgodnieniu między nami chcemy poszerzyć nasz porządek obrad. To jeszcze jeden punkt. Bardzo proszę, to teraz się oddam głos, bo proponuję, żebyśmy go wprowadzili na samym początku. Będzie krótki. Bardzo proszę. Pewnie ta informacja nie jest tajemnicą, że został zgłoszony projekt. Zgłoszona została poprawka do budżetu obcinająca budżet Inspekcji Pracy. I tak w związku jest, z tym reakcja Rady jest jak najbardziej stosowna. Proszę dokończyć. Stąd no, proponuję, żebyśmy jako Rada w tej sprawie no, przedstawili stanowisko. Głos nas oczywiście sprzeciwiający się tej poprawce. No oczywiście wszyscy mamy świadomość tego, że tych zadań, które przed Państwową Inspekcją Pracy zostało no, nakreślonych, przedstawiono cała masa w tak znacznym stopniu. W punkcie to przedstawisz, teraz jest tylko wniosek. Ale trzeba uzasadnić, przepraszam Panie Przewodniczący, trzeba uzasadnić. Jest to ze wszechmiar zasadne, żeby właśnie ten punkt został wprowadzony. Tak, tu jesteśmy zgodni. Zadam pytanie, czy ktoś z Państwa jest temu przeciwny. Projekt stanowiska bardzo taki elegancki w tej sprawie jest przygotowany, także to będzie bardzo krótki punkt. Czy ktoś z Państwa się sprzeciwia, żebyśmy poszerzyli porządek obrad o taki punkt, który będzie brzmiał no, stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. Nie ma uwag, wobec tego to będzie jako punkt pierwszy i potem punkt drugi, wyrażenie opinii w sprawie powołania panów Bajdla i tak dalej. I punkt trzeci w kolejności przyjęcie stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych. To jest po kłosie poprzedniego posiedzenia Rady. I wreszcie punkt zasadniczy naszego spotkania dzisiejszego, program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2018 i wreszcie sprawy bieżące. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Proszę bardzo. Pan przewodniczący powiedział, że ma być stanowisko w sprawie budżetu
Głównej Inspekcji Pracy. Tak. Ja myślę, że to ma być stanowisko w sprawie budżetu państwa, a nie w sprawie budżetu Głównej Inspekcji Pracy, bo Główna Inspekcja Pracy się budżet tam opracowuje. Wie pan, jeśli można, nazwę tego stanowiska przedyskutujemy w punkcie, jeśli damy sobie szansę do niego dobrnąć. Dobrze. A to będzie już zaraz. Dobrze. Dziękuję bardzo. W takim razie, jeśli nie widzę sprzeciwu, to traktuję, czy formalnie muszę przegłosować? Ewa. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. W związku z tym przystępujemy do jego realizacji. Bardzo proszę, rozpoczynamy od tego punktu dotyczącego właśnie tego stanowiska. Jeśli można, to poproszę pana profesora o odczytanie. Profesor Jan Wojtyła, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, ja tak naprędce. Proszę bliżej mikrofon do ust, jeśli można prosić, tak? Na prędce zredagowałem tekst, który chciałem państwu zaproponować. Adresatem, bo tu jest sprawa, kto jest adresatem, powinien być moim zdaniem marszałek Sejmu, który spełnia konstytucyjny nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy i nad Radą Ochrony Pracy, bo my tu występujemy jako Rada Ochrony Pracy. Tekst byłby następujący, dość krótki. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o łaskawe rozważenie możliwości interwencji w sprawie planowanego na 2018 rok budżetu dla Państwowej Inspekcji Pracy. Przyjęta projekcja drastycznie obniża poziom finansowania tak ważnych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to trudne do zaakceptowania wobec zwiększonych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Znając wrażliwość pana marszałka, a także jego zwierzchność nad Radą Ochrony Pracy i Państwową Inspekcją Pracy, liczymy na życzliwe zainteresowanie tą sprawą. Tekst jest dość krótki, zwraca uwagę. Można go wzbogacić ewentualnie o załączniki, to znaczy wcześniejsze nasze ustalenia dotyczące właśnie stanowiska w sprawie budżetu, oczywiście. Sądzę, że tak zrobimy. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, no niestety nie mogę się zgodzić. My stanowczo powinniśmy zaprotestować, kategorycznie się sprzeciwić zmniejszeniu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. To jest kolejny rok. Tutaj nie chodzi o żadną życzliwość. Tylko nasz kategoryczny sprzeciw, bo ile razy pytamy na komisjach przy zwiększaniu ilości zadań Państwowej Inspekcji Pracy, tyle razy słyszymy, że Państwowa Inspekcja Pracy sobie da radę. Nie da sobie rady, jeżeli będziemy jeszcze zmniejszać środki na funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wydaje mi się, że ten sprzeciw powinien być bardzo taki kategoryczny i nie taki z życzliwością, uprzejmością, tylko naprawdę trzy takie bardzo dosadne zdania. Ja przyznam, że rozumiem intencje pani poseł. Z drugiej strony, znając kulturę pana profesora, nie zdziwiłem się specjalnie, że tak bardzo elegancko to sformułował. No sens, przesłanie jest identyczne, natomiast nie sposób, żebyśmy teraz redagowali ten tekst, że tak powiem, przez mikrofon. No jedyne, co pozostaje, to to, żebyśmy sobie dali chwilę czasu i ewentualnie głosowanie w tej sprawie tutaj, powiedzmy, w małym gronie troszkę przeredagowali ten tekst, zaostrzając być może jego wymowę w takim duchu, jak pani poseł to w tej chwili postuluje. I do przegłosowania ostatecznej treści wrócimy nieco później, teraz nie opóźniając prac Rady. Bardzo proszę, pani poseł Bożena. Ja myślę, że wszyscy doskonale wiemy, jak to ma wyglądać. Chodzi o to, żeby inspekcja miała budżet zagwarantowany na takim poziomie, na jaki wnioskowała. I myślę, że możemy przyjąć ten projekt stanowiska przygotowany przez pana profesora, ewentualnie upoważnić prezydium do naniesienia korekt. Nie ma sensu, żebyśmy to teraz rzeczywiście na nowo pisali Ja myślę, że forma nie ma znaczenia, liczy się skuteczność, pani poseł.
i skutecznie będziemy po prostu próbowali to załatwić w każdy możliwy sposób, a piszemy do marszałka, więc forma grzecznościowa moim zdaniem jest jak najbardziej na miejscu. Oczywiście, tak jak mówię, jeżeli prezydium uzna, że ta forma jest dobra, to ją zostawi. Ja proponuję przegłosować. Dziękuję, to po prostu. Dziękuję Państwu. Ja mam taką propozycję, Pani Poseł, jeśli można. Ja proponuję, że tu oczywiście prezydium przyjmuje na siebie tą rolę. Dodatkowo od razu zapraszam, ponieważ pani poseł była wnioskodawczynią nieco przeredagowania i zaostrzania tej formy, to proponuję, że dzisiaj bezpośrednio po posiedzeniu Rady Ochrony Pracy spotkamy się jako prezydium i z udziałem pani poseł przeredagujemy ten tekst w takiej formie, którą no, wspólnie uznamy za celową. Jeśli jest zgoda dla takiego rozwiązania, to teraz tylko poddam pod głosowanie no, zgodę Rady do tego, żebyśmy tego rodzaju stanowisko zawierające te elementy, które się tutaj przewinęły w dyskusji, skierowali do pana marszałka. Dziękuję. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Ktoś się wstrzymał? No jak przystało na takie stanowisko, przyjęliśmy je jednogłośnie 19 głosami. 22 osoby są na sali, 22 głosy za. Dziękuję bardzo. Marszałku, czy można postscriptum, bo to są właściwie dwie filozofie. Czy filozofia pewnej elegancji i łagodności, którą moim zdaniem można znacznie więcej zwojować niż stanowczością. Filozofii stanowczej i takiej dość agresywnej, to mamy dość, to może zmienilibyśmy troszkę retorykę. Sens jest oczywiście identyczny, to jest kwestia, tam nic więcej się do tego nie da, bo można napisać żądać. Biorąc pod uwagę, co pani poseł Szopa podkreśliła, osobę, do której to adresujemy, a to jest troszkę inna sytuacja i liczę, że ta interwencja może być skuteczniejsza. Więc panie profesorze, dla uspokojenia, bo wiem, że pan będzie musiał wyjść, stąd być może będzie nieobecny, w imieniu prezydium deklaruję, że dołożymy naprawdę staranności do eleganckiej formy tego wystąpienia. Dziękuję bardzo. I w tej chwili przechodzimy do punktu kolejnego. To jest wyrażenie opinii w sprawie powołania pana Józefa Bajdla na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, pana Lesława Mandraka na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Zaraz wyjaśnię, no dajcie mi punkt przeczytać, rany boskie. I pana Konrada Pachciarka na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie. Wyjaśniam, proszę państwa, że w dniu wczorajszym wieczorem, podkreślam, to dotarła do mnie informacja o piśmie, które wpłynęło do do Rady Ochrony Pracy, do sekretariatu, datowanym z 1 grudnia tego roku. Przepraszam, gdzieś tu mam to pismo, w którym to są pewne zarzuty wobec jego osoby. Przeczytam ten najistotniejszy najpierw. Ponadto pan Lesław Mandrak był prawdopodobnie współpracownikiem służb specjalnych PRL-u. Wiecie państwo, to jest zarzut bardzo poważny. Sformułowanie tu jest prawdopodobnie. Ja na tyle, na ile to było możliwe, przy pomocy jednego z dyrektorów regionalnych oddziałów IPN-u dokonałem pewnego sprawdzenia. Tu, jak mnie zapewniał pan dyrektor, jest to no, prawie stuprocentowe sprawdzenie. Otóż od marca tego roku zbiory zastrzeżone IPN-u są ogólnie dostępne w internecie i no, na moją prośbę dokonał tego sprawdzenia w tym zbiorze i przesłał mi już informację dzisiaj z rana, że rzeczywiście jest w zbiorze tym zastrzeżonym osoba o nazwisku Mandrak,
natomiast o innym imieniu, inna data urodzenia. Tam chodzi o niestety faceta, który nosi moje imię, Janusza Mandraka, urodzonego w 55 roku. Natomiast pseudonim Teczka i tak dalej. W każdym razie nie chodzi o tą osobę, o której mówimy. Natomiast więc tutaj ta kwestia, myślę, prawdopodobnie w jakiś sposób no, ratuje autorów tego kwitu, tego pisma, w którym się odnoszą do pana Mandraka. Natomiast jest tu sformułowany jeszcze inny zarzut, który z całą pewnością wymaga zbadania. Swoją drogą, ja przepraszam, do dzisiaj nie miałem wiedzy w ogóle, że takie pismo wpłynęło. No tutaj wiedzę o tym, że takie pismo istnieje, mieli autorzy tego protestu wobec pana Mandraka. To jest dla mnie też troszkę niepokojące. Natomiast w ogóle powiem tak, tu jest bardzo mocno użyty argument w tym piśmie, czemu nie wyłania się szefa oddziału w Katowicach spośród 300 inspektorów tego okręgu, znających specyfikę pracy i tak dalej. Powiem tak, no to jest być może i argument warty rozważenia. Natomiast mam taką wiedzę, że była taka zasada w II Rzeczpospolitej, na przykład w policji, że komendanci poszczególnych posterunków obowiązkowo podlegali rotacji. Właśnie po to, żeby nie ulegali jakimś no, zadzierzgnięciu znajomości, przyjaźni, kontaktów i tam była dokonywana rotacja osób kierujących tymi placówkami, właśnie żeby uniknąć tej nadmiernej znajomości specyfiki środowiska. Tak. Mogę spojrzeć? Słucham? Przepraszam, ja za chwilę oddam głos. W każdym razie mam taki niepokój, czy tu nie mamy też do czynienia z taką sytuacją? Panie Przewodniczący, ja przepraszam, ale ja rozumiem, że skoro kandydatura jest wycofana, to ona jest bezprzedmiotowa. Skoro pismo było kierowane, nie wiem, do prezydium czy na wszystkich, to właściwa komisja niech się tym zajmie, bo każdy z nas ma jakieś doświadczenie takie czy inne przy powołaniu pełnomocników i może nie, po co prowokować dyskusję, skoro ona w tym momencie jest bezprzedmiotowa. Dobrze, więc dokładnie tak zrobimy, że skierujemy to pismo do komisji skarg, i no, że tak powiem, dostarczymy czy spowodujemy tutaj, żeby inspekcja też drogą służbową, zgodnie z procedurą, z pragmatyką służbową dokonała kontroli i wówczas wrócimy do tej sprawy, o co proszę pana głównego inspektora, żeby w takiej procedurze tą sprawą się zajmować. I w związku z tym dzisiaj będziemy rozpatrywali wyłącznie te dwie pozostałe kandydatury. Przepraszam, widziałem zgłoszenie, tak? Dziękuję panie przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, to chciałem jedno zdanie dodać do tego, co pan mówił. Myślę, że my nie posiadamy takiej wiedzy, jaką posiadają osoby, które podpisały się pod tym pismem skierowanym do pana przewodniczącego, a chciałem wyraźnie zauważyć, że pod pismem podpisały się pan Dominik Kolosz, przewodniczący regionu Śląsko-Dąbrowskiego NFZ Solidarność. Pan Wacław Czerkawski, Rada Wojewódzka Śląskiego OPZZ. Pan Krzysztof Stefanek, Zarząd Województwa Śląskiego Federacji Związków Zawodowych. Ja bym bardzo prosił pana, jako członek Rady Nadzorczej, skoro ci panowie mają jakieś dowody, które tam wyraźnie zawarli w piśmie, bo to nie jest tylko, jak pan przewodniczący zauważył, sprawa współpracy i obecności w aktach. Nie chcę tego tematu ciągnąć, bo nie znamy faktów, żeby te osoby przedstawiły panu te fakty, żeby z panem przewodniczącym się spotkały. To nie są osoby anonimowe, osoby piastujące poważne stanowiska, przynajmniej w regionie śląskim. Uszanujmy pana przewodniczącego kompetencje i pana obowiązki. W związku z tym prosiłbym, żeby pan ewentualnie tym się zajął na piśmie, a nie SMS-ami, bo my tak otrzymujemy, pan przeczytał nam SMS-y. Powaga tego gremium Rady Ochrony Pracy polega na tym, żebyśmy te dokumenty otrzymali, czy pan przewodniczący na piśmie, i tylko o to proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście ja przyjmuję ten apel, też deklaruję osobiste zajęcie się tą sprawą. Natomiast jeśli chodzi o kwestię IPN-u, to też
też, przepraszam, wyjaśniam od razu, ale zwróciłem się do pana dyrektora, profesora Golona zresztą, bo to z nim z Gdańska, z szefem IPN-u rozmawiałem, czy istnieje w ogóle taka formuła, żeby wystąpić oficjalnie, i wyjaśnił mi, że w tej chwili dostęp do internetu powoduje, że nawet takie ścieżki z oficjalnego pisemnego stanowiska IPN-u raczej nie ma, więc może być z tym trudność, ale to wszystko wyjaśnimy. Kończymy w tej chwili ten temat i podamy państwu na kolejnej radzie, ewentualnie wcześniej na piśmie, informację szczegółową w tej sprawie, co z tym zrobimy. Jeszcze jakiś głos w tej sprawie, proszę bardzo. Ja rozumiem, że pan zainteresowany, o którym w tej chwili mówimy, jest tutaj na sali. To może byśmy go po prostu zapytali, jeżeli zna te... Wie pan, ja jednak przyjmuję w tej chwili apel pana posła, który padł, że kończymy w tej chwili ten temat, wrócimy do niego, jak będziemy do niego lepiej przygotowani i znali bardziej szczegółowo. Dobrze? No ja myślę, że ta osoba jest najlepiej zorientowana, o co chodzi. Ale dobrze, to w końcu nie dotyczy mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy w tej chwili do zaopiniowania pozostałych dwóch panów. Bardzo proszę, oddaję głos głównemu inspektorowi. Dzień dobry państwu. Chciałem powiedzieć, że pan Józef Bajdel urodzony jest w 1959 roku, legitymuje się wyższe wykształcenie w zakresie eksploatacji i utrzymania pojazdów. W 1988 roku ukończył Wydział Transportu na Politechnice Krakowskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera transportu. W 2003 roku na Politechnice Łódzkiej ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa procesów przemysłowych. Jego ogólny staż pracy wynosi 42 lata. Od 26 lat jest związany zawodowo z Państwową Inspekcją Pracy. Przed podjęciem zatrudnienia w naszym urzędzie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez 13 lat w sądeckich zakładach naprawy samochodów. Początkowo jako mechanik, a następnie jako kierownik wydziału. W Okręgowym Inspektoracie w Krakowie został zatrudniony we wrześniu 1991 roku, uprawnienia inspektorskie uzyskał w 1993 roku i został zatrudniony na stanowisku inspektora pracy. Sukcesy zawodowe, zaangażowanie w działania kontrolno-nadzorcze oraz wysoka jakość pracy były podstawą do awansowania w 1995 roku na stanowisko nadinspektora pracy, kierującego zespołem pracowników. Na stanowisku nadinspektora pracy pan Józef Bajdel był zatrudniony ponad 20 lat. Od grudnia 2016 roku, kiedy główny inspektor pracy Roman Gindrojcz z dniem 8 grudnia powierzył mu pełnienie obowiązków okręgowego inspektora pracy w Krakowie. W okresie sprawowania tej funkcji podjął szereg inicjatyw mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania prawa pracy, m.in. kampanią informacyjno-promocyjną Bezpiecznie od startu skierowaną do uczniów szkół rzemieślniczych Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna, mającą doprowadzić do zmniejszenia zagrożeń w tartakach i zakładach stolarskich oraz Bezpieczne gospodarstwo rolne 2017, zwracającą uwagę na zagrożenia wypadkami występujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Kładąc nacisk na poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, współorganizował konkursy, seminaria i wystawy skierowane do młodzieży ze środowisk wiejskich. Na podkreślenie zasługuje działalność społeczna pana Józefa Bajdla. Chęć niesienia pomocy innym oraz wrażliwość na sprawy ludzkie skutkowały wyborem na radnego gminy Chełmiec na kadencję 2014-2018. Posiada wiele odznaczeń resortowych, a w 1990 roku został oznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i posiadane doświadczenie, wiedza oraz wysokie kwalifikacje zawodowe, a także cechy osobowościowe dają pewność, że pan Józef Bajdel jest właściwym kandydatem na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie. Dziękuję bardzo. Tak się zastanawiam w tej chwili, czy, bo i tak musimy głosowania przeprowadzić odrębnie, czyli w tej chwili proponuję powołanie komisji skrutacyjnej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana Józefa Bajdla. W internecie można wyczytać, że został pan obciążony wyrokiem za naruszanie dóbr osobistych. Czy może pan coś na ten temat powiedzieć? Hmm.
Mogę, nie ma takiego wyroku, proszę pani. Także tutaj jest, sprawa została ostatecznie umorzona, natomiast moim zdaniem była to bardzo słuszna sprawa, ponieważ działałem jako radny gminy oczywiście i były problemy z ośrodkiem zdrowia oczywiście w mojej parafii, że tak powiem, który funkcjonował i były problemy z tym związane najkrócej i pisaliśmy oczywiście pismo, które było zasadne, z tym, że jeden zapis w tym piśmie, że tak powiem, się nie zgadzał do końca, ponieważ karty zostały przekazane, a była troszkę inna sytuacja, ponieważ te karty zostały przejęte. I tutaj no, oto jedno jak gdyby słowo, cała walka poszła, natomiast ostatecznie sprawa została umorzona i takiego wyroku wcale nie ma. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Proszę państwa, sekundę, już dam panu głos, tylko jedną rzecz chciałem wyjaśnić. Ponieważ my mamy przygotowane karty do głosowania osobno w sprawie, znaczy dotyczące każdej osoby, czyli nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żebyśmy wykonali to głosowanie jednorazowo nad każdą z osób odrębnie, czyli teraz jeszcze po zadaniu ewentualnych pytań ja poproszę pana inspektora zaprezentowanie kolejnej kandydatury, też odbędziemy taką krótką dyskusję i potem już jedno głosowanie po powołaniu komisji skrutacyjnej, tak proponuję. Tu widziałem zgłoszenie jakieś, tak? Nie, tam bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, konkretnie chociażby z tego życiorysu wynika, jak długo trzeba faktycznie zbierać doświadczenie, żeby zostać okręgowym inspektorem pracy. W jaki sposób z kolei jest wykorzystywany potencjał tych okręgowych inspektorów pracy, którzy byli, a przestają? Czy faktycznie jest to zagospodarowanie w ramach Państwowej Inspekcji Pracy, czy szukają pracy poza Państwową Inspekcją Pracy, czyli marnuje się te doświadczenie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak się zastanawiam nad adresatem tego pytania, tym bardziej, że to jest pytanie, tak prawdę powiedziawszy, dotyczące wszystkich specjalistycznych zawodów w Polsce i kto miałby tu teraz udzielić odpowiedzi. Myślę, że w tej konkretnej sprawie jednak poprosimy pana głównego inspektora. Powiem tak, każdy okręgowy, każdy pracownik Inspekcji Pracy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych może przejść na emeryturę i również może pracować, tylko musi wyrazić taką chęć. Jeśli siły witalne pozwalają mu na to, główny inspektor pracy z dniem, kiedy podjąłem obowiązki głównego inspektora pracy, wyraża zgodę na takie zatrudnienie. Tyle mogę powiedzieć w tym temacie, czyli w głównym inspektoracie pracy i w całej inspekcji pracy każdy pracownik, który ma siły witalne i chęć dalszej pracy, pomimo przejścia na emeryturę, może w części pracować, w części etatu. Jeśli musi, zdrowie i siły pozwalają na to. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś inne pytania? Jeśli nie, to bardzo proszę o dokonanie prezentacji kolejnego kandydata. Przepraszam. Pana Pachciarka, tak? Tak. Pan Konrad Pachciarek, urodzony w 1997 roku, legitymuje się wykształceniem prawniczym. W 2001 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Ponadto w 2002 roku ukończył kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe. Przez zatrudnienie w naszym urzędzie przez 5 lat pracował w referacie karno-skarbowym Urzędu Celnego, a następnie w Izbie Celnej w Szczecinie. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie pracuje od września 2006 roku. Aplikację inspektorską ukończył w 2009 roku i został zatrudniony na stanowisku młodszego inspektora pracy. W 2013 roku awansował na stanowisko inspektora pracy. Od lutego 2017 świętej pamięci Roman Giedroyć powołał go na pełniącego obowiązki okręgowego inspektora pracy w Szczecinie. Konrad Pachciarek wyróżnia się rozległą wiedzą z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, zaangażowaniem w działania prewencyjne i promocyjne. Konsekwencją
i dotkliwością w działaniu. Prezentuje pozytywne podejście do spraw ochrony człowieka w procesie pracy oraz odpowiedni poziom wrażliwości społecznej. Cieszy się sympatią i szacunkiem wśród współpracowników. Cechuje go wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, co sprzyja budowaniu poprawnych relacji w procesie pracy. Kierując Okręgowym Inspektorem Pracy w Szczecinie, dał się poznać jako osoba zaangażowana w realizację misji inspektorskiej, potrafiąca planować, stawiać wymagania zarówno przed sobą, jak i poległymi pracownikami, motywować do działania i osiągać zamierzone cele zawodowe. Pan Konrad Pachciarek kładzie szczególny nacisk na prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń występujących w budownictwie. Ponadto we właściwym sobie przekonaniem upowszechnia przykłady dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom wypadkowym, ograniczenia ryzyka zawodowego oraz propagowania problematyki BHP. Rozległa wiedza, postawa pracownicza oraz cechy osobowościowe predysponują pana Konrada Pachciarka do pełnienia stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. W związku z tym w tej chwili przystąpimy do powołania komisji skrutacyjnej. My tu już mamy etatowych skrutatorów. Wobec tego odpytam najpierw w kolejności te osoby, które zwyczajowo powołujemy. Pan Zbigniew Żurek, czy wyraża zgodę? Tak jest. Pani Ewa Górska wyraża zgodę. I pan Kazimierz Kimso wyrażają zgodę, tak. Wobec tego, czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem komisji skrutacyjnej w tym składzie, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy jest ktoś przeciw? Oj, tam chyba ręka z przyzwyczajenia uniesiona, dobrze. I kto się wstrzymał? Stwierdzam, że komisja, że Rada przyjęła komisję w zaproponowanym składzie. Bardzo proszę o przystąpienie do pracy. No właśnie, zastanawiam się, czy kontynuować obrady. Nie bardzo jest jak. Chyba musimy chwilkę przerwy technicznej. Nie, możemy. Co? Możemy jechać. W stanowisko mam przyjechać. No więc właśnie, tu być może kto prezentuje stanowisko? Ja. A, kolega Żurek jest gotów do zaprezentowania państwa stanowiska, które przyjmiemy w kolejnym punkcie. Także bardzo proszę o rozpoczęcie tej prezentacji. Szanowni Państwo, dzień dobry jeszcze raz. W zastępstwie pani profesor Koradeckiej mam przyjemność i zaszczyt przedstawić Państwu propozycję redakcji stanowiska Rady Ochrony Pracy. Spróbuj mikrofon bliżej do ust. W sprawie działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych. Taki jest tytuł stanowiska. Dalej, tak jak zwykle, nasze stanowiska są konstruowane. W pierwszej części mamy opis sytuacji dla tych, którzy nie są tak dogłębnie zapoznani ze sprawą jak my. Natomiast wnioski znajdują się w dalszej części, w ostatniej części stanowiska. Jeśli Państwo pozwolą, nie będę odczytywał tego, co jest na początku, bo na początku to są po prostu fakty, więc chyba z nimi nie będziemy dyskutować. Jeżeli Państwo pozwolą, odczytam tylko konkluzję. Konkluzja jest następująca. Na podstawie przedstawionego materiału i sformułowanych podczas dyskusji opinii Rada Ochrony Pracy uznaje za celowe. Po pierwsze, kontynuowanie przez ZUS i KRUS konkretnych działań związanych z prewencją wypadków i chorób zawodowych wymaga zwiększenia ich finansowania. Po drugie, intensyfikację przedsięwzięć informacyjnych i promujących program dofinansowania przez ZUS działań na rzecz poprawy warunków pracy, szczególnie w województwach o najwyższym wskaźniku wypadkowości, to jest w województwach dolnośląskim i warmińsko-mazurskim i tych, z których pochodzi dotychczas stosunkowo niewielka liczba wniosków, to jest podlaskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie i opolskie. Po trzecie,
Opracowanie programu i realizację cyklu szkoleń zlecanych przez ZUS w obszarach objętych programem dofinansowania płatników składek w zakresie poprawy warunków pracy w celu podniesienia jakości wniosków, a także rozszerzenia obszaru tematycznego o projekty związane z urządzeniami ochronnymi maszyn, systemami sterowania realizującymi funkcje bezpieczeństwa, redukcją natężenia na hałas oraz drgania, pola elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, w nawiasie podczerwone, widzialne i nadfioletowe, mikroklimat gorący i zimny. Takie są konkluzje. Rozdzielnik Państwo też mają. Wniosek pierwszy do ZUS-u i do KRUS-u. Wniosek drugi Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Organizacje Pracodawców i Pracowników. Wniosek trzeci ZUS i Centralny Instytut Ochrony Pracy. Do wiadomości Marszałek Sejmu, Komisje Sejmowe i Senackie, Sejmowa Komisja Zdrowia i Senacka Komisja Zdrowia oraz reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Byliśmy bardzo liczni podczas opracowywania tego na zespole, także wielu z nas w tym uczestniczyło. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi ewentualnie do tego stanowiska? Nie widzę, wobec tego zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie działań ZUS-u i KRUS i tak dalej? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. 18 głosów za. Rozumiem, komisja skrutacyjna nieobecna. Ale czy są już gotowi do... Stwierdzam, że stanowisko zostało przyjęte 18 głosami za, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Czyli komisję skrutacyjną prosimy na salę o przystąpienie do czynności wydania kart do głosowania. Bardzo proszę. Ja może tylko taką krótką uwagę przed rozdaniem kart. Mianowicie bardzo Państwa proszę, żeby głos był ważny. To znakiem X-a zaznaczamy tylko jedno pole. Za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu. Dziękuję bardzo. No dziękujemy za tę instrukcję. Proszę o rozdanie kart. Sądziłem, że przy jednym głosowaniu rozdacie obie, ale dobrze, to po kolei. Tobie też nie zostawiła pani. Proszę sobie tam przy stoliku. Tworzy długopis. Zapytaj, czy wszyscy dostali karty. Czy wszyscy Państwo dostali karty do głosowania? Każdy dwie. Na pana Pachciarka i pana Józefa Bajdla. Osobne karty. Czy można? Wszyscy Państwo otrzymali? Dobrze, przystępujemy do zbierania głosów. Jeżeli on został na końcu, to zaczniemy od prezydenta. Prezydent zdążył, to znaczy wszyscy zdążyli. Dziękuję. Thank you.
przepraszam, nie zorientowałem się, że komisja wyszła instrukcyjna. Przystępujemy wobec tego, w oczekiwaniu na informację i wynik głosowania, przystępujemy do realizacji punktu 4. Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok. Proszę o zabranie głosu głównego inspektora pana Wiesława Łyszczka. Jeszcze raz witam Państwa. Mam zaszczyt po raz pierwszy jako główny inspektor pracy przedstawić program działania Państwowej Inspekcji Pracy. Planując na przyszły rok 72 tysięcy kontroli, braliśmy pod uwagę wydłużający się czas kontroli kompleksowych i wzrost liczby kontroli związanych z badaniem skarg. W pierwszym półroczu 2017 roku do Inspekcji Pracy wpłynęło o 17% więcej skarg niż w analogicznym okresie 2016 roku. Czas czynności kontrolnych dodatkowo wydłuża się coraz bardziej złożona problematyka skarg. Przy opracowaniu programu wzięliśmy również pod uwagę, iż w 2018 roku z Państwowej Inspekcji Pracy odejdzie na emeryturę 250 osób. Szanowni Państwo, zgodnie z programem długofalowym Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018 inspektorzy sprawdzają prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych we wszystkich sekcjach gospodarki, zwłaszcza w przedsiębiorstwach budowlanych, prowadzących działalność w branży gastronomicznej i hotelarskiej, a także w agencjach ochrony osób i mienia. Warto zauważyć, iż z badania modułowego przeprowadzonego w 2014 roku przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że ponad 80% osób świadczących pracę na podstawie umów prawa cywilnego, będącym głównym lub jedynym źródłem dochodu, pracowało w takiej formie prawie w formule prawnej wbrew własnej woli. Kontynuowane będą na dużą skalę kontrole wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej za pracę na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Pozytywny wpływ ma efekt działań współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi, m.in. z NSZZ Solidarność w ramach akcji 13 zł i nie kombinuj. Wzrosła o 23% liczba skarg na niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w pierwszym półroczu 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz czasu pracy prowadzone będą zwłaszcza w branżach, w których dotyczy szczególnie duża liczba skarg. W pierwszym półroczu 2017 roku najwięcej skarg na łamanie przepisów o wypłacie wynagrodzenia za pracę i czasie pracy zgłosili pracownicy handlu, przetwórstwa przemysłowego, transportu i budownictwa. Analiza umów zawartych na czas określony pod kątem przestrzegania przepisów znowelizowanych w 2016 roku, a także umów o pracę zawieranych u wykonawców lub podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane oraz problematyka outsourcingu pracowniczego to kolejne ważne tematy kontroli w 2018 roku. Kontynuowane będą działania kontrolne w ramach Krajowej Strategii Kontroli Przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2017-2018. Najczęstsze nieprawidłowości polegają na skracaniu minimalnego dziennego czasu odpoczynku kierowcy, przekraczaniu limitu czasu prowadzenia pojazdu i kierowania pojazdem dłużej niż 4,5 godziny bez obowiązkowej przerwy. Kontrole przestrzegania ustawy o czasie pracy kierowców wykazują częste naruszenia przepisów o maksymalnym dobowym czasie pracy kierowcy, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej. Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje w 2018 roku oprócz kontroli działania informacyjne poświęcone problematyce czasu pracy kierowców, którzy stanowią szczególną grupę zawodową, egzekucji uregulowań prawnych pełniących funkcję ochronną powinna towarzyszyć ciągła edukacja społeczeństwa. Przestrzeganie ustawowych norm czasu pracy kierowców nie tylko ogranicza ryzyko drogowych wypadków przy pracy, ale także pozostawia niezbędną przestrzeń na życie pozazawodowe. Planowane są ponadto kontrole zakładów różnych branż gospodarki o wysokiej skali zagrożeń wypadkowych i zawodowych, zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, branża paliwowa, azotowa i energetyczna, zakładów przetwórstwa przemysłowego, w tym zakładów produkcji drewna i zakładów tartacznych w ramach trzeciego etapu kontroli długofalowych, zakładów budowlanych, a także firm działających w leśnictwie.
Obecność Państwowej Inspekcji Pracy w takich zakładach ma służyć konsekwentnemu egzekwowaniu poprawy bezpieczeństwa pracy, badając okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy w czasie kontroli i rekontroli. Inspektorzy zwracają szczególną uwagę na adekwatność środków zapobiegawczych. Wspomniana przed chwilą trzyletnia kampania prewencyjno-kontrolna skierowana do zakładów produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna, a także cieszące się popularnością programy prewencyjne Zdobądź Dyplom PIP i Prewencja Wypadkowa będą skoncentrowane na ograniczaniu zagrożeń i promowaniu bezpiecznego środowiska pracy. Również dla małych pracodawców, zakładów usług leśnych i przedsiębiorstw budowlanych reprezentujących branżę o wyjątkowo dużych zagrożeniach dla życia i zdrowia pracowników przygotowujemy programy szkoleniowe. Prewencyjne i promocyjne działania Państwowej Inspekcji Pracy są koniecznym wsparciem kontroli i współtworzą system motywowania pracodawców do dbania o pracowników i ich miejsca pracy. Oprócz programów prewencyjnych i kampanii Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje programy edukacyjne dla uczniów i studentów. Konkursy, jak choćby Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, szkoli, doradza, prowadzi działalność wydawniczą. W ramach Krajowego Systemu Nadzoru Rynku inspektorzy kontrolować będą maszyny, urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej, jak co roku ocenią ich za zgodność z wymaganiami zasadniczymi przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku. Sprawdzą też wypełnianie przez pracodawców obowiązków nałożonych przez unijne rozporządzenia dotyczące chemikaliów. W zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej oraz zakładach otwartego rynku pracy przedmiotem nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy pozostanie przestrzeganie szczególnych uprawnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Kompleksowo ocenią inspektorzy stan respektowania prawa pracy, w tym przepisów BHP w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacji, w zakładach górniczych i firmach świadczących usługi górnicze, a także w placówkach handlowych. Przewidujemy rozszerzenie zakresu kontroli po wejściu w życie przepisów ograniczających handel w niedzielę. Praca nielegalna wykonywana przez obywateli polskich i cudzoziemców jest niestety trwałym elementem rynku pracy. Inspektorzy sprawdzą legalność zatrudnienia obywateli polskich w wytypowanych podmiotach z branż, w których w poprzednich latach najczęściej stwierdzano nieprawidłowości. Kontrole odbędą się również w podmiotach powierzających pracę sezonowo, zwłaszcza w placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i podmiotach świadczących usługi hotelarskie, a także w niewielkich firmach usługowych w małych miejscowościach. W podmiotach powierzających pracę obcokrajowcom z państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego kontrolowana będzie legalność zatrudnienia cudzoziemców. Inspektorzy zwrócą uwagę w szczególności na prace wykonywane na podstawie nowych zezwoleń na pracę sezonową oraz na podstawie nowej formuły oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nowe regulacje, które mają wejść w życie na początku 2018 roku, wdrażają do polskiego porządku prawnego dyrektywę z 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. W 2017 roku znowelizowana została ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Inspektorzy oceniają funkcjonowanie nowych regulacji prawnych w agencjach zatrudnienia oraz kontrolują przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych, zarówno w agencjach pracy tymczasowej, jak i u pracodawców użytkowników. Nowelizacja umożliwiła nakładanie szczególnie wysokich kar grzywny za nielegalne usługi świadczone przez agencje zatrudnienia. Zmiana przepisów ma wpłynąć na ograniczenie nielegalnych usług agencji. Planowana jest kontynuacja współpracy z organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, odpowiedzialnymi za nadzór i kontrolę warunków pracy oraz zatrudnienia pracowników. Współpraca obejmuje m.in. przeprowadzenie kontroli w sprawach delegowania pracowników polskich przedsiębiorstw skierowanych do pracy za granicą na wniosek zagranicznych organów właściwych. Jeśli chodzi o delegowanie pracowników do pracy na terytorium RP, kontrole inspekcji uwzględniają zarówno warunki zatrudnienia tej grupy pracowników, jak i spełnienie wymogów formalnych wobec Państwowej Inspekcji Pracy. Nadal nasz urząd będzie przyjmował oświadczenie potwierdzające fakt delegowania pracowników do czasowego wykonywania pracy w Polsce. Równolegle z kontrolami prowadzona będzie w całym kraju
czy letnia kampania informacyjna Pracuję Legalnie, która ma uświadomić tylko doraźnie korzyści i obiektywne zagrożenia związane z pracą na czarno. Program przewiduje także popularyzację zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników tymczasowych, wspierającą kampanię Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy SLIK. Z porad prawnych udzielanych w Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy, które powstało z inspiracji Romana Giedroycia, będą nadal korzystać polscy pracownicy, pracownicy z krajów Unii Europejskiej, a także inne zainteresowane podmioty. Kontynuujemy strategię pierwszej kontroli w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich zakładach pracy. Zgodnie z założeniem mojego poprzednika, autora strategii, pierwsza kontrola ma głównie charakter prewencyjny, a nie sankcyjny. Jest formą kompleksowego audytu i instruktażu. Cel strategii to przekonanie pracodawcy, że organizowanie pracy zgodnie z przepisami jest jego szczególnym ważnym obowiązkiem, a nie stosowanie prawa wbrew wyborem obarczonym określonymi skutkami. Program zawiera także zadania własne okręgowych inspektoratów pracy. Chciałbym zaznaczyć, że efekty tych działań są wnikliwie analizowane i brane pod uwagę przy opracowaniu programów inspekcji na lata następne. Przed Państwową Inspekcją Pracy stoją kolejne nowe zadania wynikające albo z ustaw, które weszły już w życie, albo z aktów projektowanych. Od 16 sierpnia 2017 roku obowiązuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Do końca 2021 podmioty lecznicze są zobowiązane do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości nie niższej niż najniższe dla pracowników wykonujących zawód medyczny. Inspekcja sprawdza przestrzeganie tego przepisu, podobnie jak i realizację obowiązku określenia w porozumieniu albo zarządzeniu zasad podwyższania wynagrodzenia osobom zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym nie wykonującym zawodu medycznego. Wejście w życie ustawy ograniczającej handel w niedzielę również rozszerzy zakres obowiązków kontrolnych PIP. Dodam, że kontrole przestrzegania przepisów tej ustawy będą wymagały przeszkolenia kadry i zmian w organizacji czasu pracy inspektorów z uwagi na wykonywanie czynności kontrolnych w niedzielę. Na mocy ustawy zwiększą się również kompetencje inspektora pracy jako oskarżyciela publicznego w związku z wprowadzeniem nowego wykroczenia. Trwają także prace nad projektami innych ustaw. W obecnym kształcie nie przewidują one zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, ale ich uchwalenie wiązać się będzie z koniecznością przeszkolenia kadry inspektorskiej i zmian organizacyjnych. Nowe zadania Państwowej Inspekcji Pracy, których z roku na rok przybywa, wymagają przyznania dodatkowych środków finansowych na sprawne i skuteczne funkcjonowanie urzędu, środków adekwatnych do zwiększonych zadań i potrzeb. Niezbędnym warunkiem skutecznego wypełniania obowiązków przez inspektorów są również jednoznaczne i stabilne przepisy prawa. Możemy mnożyć przykłady takich regulacji prawnych lub ich braku, które komplikują i ograniczają czynności kontrolne. Zniesienie tych ograniczeń znacznie wzmocniłoby ochronę prawną pracujących. Myślę m.in. o postulatach Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących ustanowienia nakazu przekształcania umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę bez udziału sądu czy wprowadzenia minimalnych standardów czasu pracy dla wszystkich zleceniobiorców, osób świadczących pracę na podstawie umów o dzieło czy samozatrudniających się. Wyniki kontroli uzasadniają również celowość działań legislacyjnych dotyczących zgłaszania do Inspekcji Pracy wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków związanych z pracą. Obowiązek ten powinien odnosić się do wszystkich podmiotów, na rzecz których świadczona jest praca, niezależnie od jej podstawy prawnej. Brak stosownego przepisu ogranicza skuteczność działania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie likwidacji lub minimalizowania zagrożeń w miejscach, w których doszło do wypadków oraz możliwość zapewnienia ochrony prawnej osobom poszkodowanym lub ich rodzinom. Priorytetowo traktuję program oparty na samodzielności, specjalizacji i skuteczności inspektorów realizowany przez mojego poprzednika. Będę zabiegał o to, by inspektorzy mieli stałą możliwość doskonalenia zawodowego, by mogli odpowiedzialnie mierzyć się z nowymi zadaniami i problemami współczesnego rynku pracy. Największą barierą w pozyskiwaniu kandydatów na inspektorów pracy jest wciąż niski poziom wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy.
Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby działania inspekcji były coraz skuteczniejsze, a praca inspektora mniej sformalizowana. Wciąż oczekujemy uproszczenia procedury wszczęcia kontroli. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości inspektor pracy będzie uprawniony do rozpoczęcia czynności kontrolnych po okazaniu tylko legitymacji służbowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam dwa pytania. Ja namawiam, żeby bliżej do mikrofonu mówić, tak? Ja mam trochę problem z głosem. Mam dwa pytania. Jedno pytanie, chciałam się zapytać. Państwo wskazali, że w związku z sygnałami pochodzącymi z NSZZ Solidarność będą Państwo przeprowadzać kontrolę. To chciałabym zapytać, co jeżeli chodzi o sygnały innych central związkowych. I mam jeszcze jedno pytanie. Wszystkie okręgowe inspektoraty pracy mają określone zadania własne. Natomiast Państwo wskazali, że wszystkie okręgowe inspektoraty pracy będą przeprowadzać kontrole dotyczące jednostek samorządu terytorialnego. To chyba nie będą zadania własne okręgowych inspektoratów pracy i tak się właściwie nasuwa pytanie, czy nie jest to zadanie wskazane w związku z wyborami samorządowymi, które będą w przyszłym roku. Odpowiadając pani na to pytanie pierwsze, nie tylko sygnały z NSZZ Solidarność, ale pozostałych centrali są brane pod uwagę, bo trudno, proszę państwa, wybierać, że tylko od jednej centrali bierzemy pod uwagę skargi, które przychodzą do central, a innych nie bierzemy. Wszędzie są ludzie pokrzywdzeni. Każda skarga musi być wnikliwie rozpoznana przez inspektorów pracy. Nie dopuszczam takiej sytuacji, żeby te skargi nie były rozpoznawane. To jest jedno. Wszystkie OIP-y mają zadania własne. Tak, pani poseł, zgadza się, mają zadania własne i je muszą realizować. Odnośnie kontroli, które będą w samorządach, to będą w skali całego kraju i poszczególne okręgowe inspektoraty pracy również będą musiały takie kontrole przeprowadzać. To będzie jednolicie w całym kraju. Nie będzie tak, że każdy okręgowy inspektor pracy będzie sobie sam wyznaczał jakby... Zadanie własne okręgowego inspektora pracy. Proszę, może... Przepraszam, Dariusz Mnikowski, ja szybko udzielę odpowiedzi wyjaśniając w tym zakresie. Zadania własne są opracowywane w porozumieniu z okręgowymi inspektorami pracy i w czasie narad, które prowadziliśmy, wskazywany był wielokrotnie problem zaległych urlopów, bo nie ukrywam, że podstawową nieprawidłowością, którą ujawniamy w tej akurat, no powiedzmy branży, tak, samorządu, jest właśnie zaległy urlop, który przekłada się następnie na konieczność wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, co jest niekorzystne dla budżetu państwa. I w tym zakresie na naradach, które były prowadzone, ustalone zostało, że ten problem jest globalny, a ponieważ szczególnie w niektórych, właściwie w jednym okręgowym inspektoracie pracy pewna metodyka prac w tym zakresie kontroli została wypracowana, uznaliśmy, że jest już czas i mamy już doświadczenia na to, żeby dokonać czynności, które pozwolą zbadać sytuację w skali całego kraju. W szczególności, że założenie, tak w skrócie tylko powiem, tych czynności oparte jest w dużej mierze w części wstępnie o pewne działania prewencyjne, zapowiedź kontroli, a dopiero w tym momencie, kiedy dojdą nas sygnały nieprawidłowości, będą kontrole sondażowe, pilotażowe robione w poszczególnych obszarach. Więc w zależności od współpracy samorządu z Instytucją Państwowej Inspekcji Pracy będziemy mogli określić zakres i szerokość tych kontroli. Natomiast działania są ukierunkowane w celu i wyłącznie analizy nieprawidłowości, które rzutują na budżet finansów publicznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że kontynuację jeszcze tego tematu proszę. Potem pani Bożena Borys-Szopa. Proszę. Ja bardzo przepraszam, ale ja nie rozumiem, co to znaczy w zależności od współpracy z daną jednostką samorządu terytorialnego. Mnie się wydaje, że to powinno z obiektywnych przesłanek wynikać, a nie od tego, czy okręgowy ma dobrą współpracę, czy słabszą z danym samorządem. Już wyjaśniam, nie zrozumieliśmy może intencji, którą wypowiadam. Założenia kontroli oparte są o podjęcie działań najpierw informacyjnych. Występować będziemy o informacje o stanie zaległości urlopowych do jednostek nadzorujących i do samych konkretnych wójtów, tak i tak dalej w tym zakresie. I dopiero informacja o tym, że występują nieprawidłowości, ewentualnie ich skali, będzie decydowała o weryfikacji, kto będzie podlegał kontroli. W tym zakresie nie chodzi o działania kompleksowe, że każda jednostka samorządu będzie podlegała kontroli, bo chodzi również o angażowanie odpowiednich sił z naszej strony. Zobaczymy, jak będzie wyglądał stan faktyczny i wtedy będziemy typowali podmioty, konkretne jednostki do analizy. Takie są założenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Borys-Szopa. Dziękuję bardzo. Wczoraj na posiedzeniu zespołu do spraw skarg rozpatrywaliśmy jedną ze skarg, kolejną już zresztą, gdzie skarżący piszą, właściwie kierują zarzut o niepodejmowanie odpowiednich środków przez inspektorów podczas kontroli i odbyliśmy dyskusję na temat naszym zdaniem dobrego pomysłu, niemniej jednak chodzi tutaj o te pierwsze kontrole bez podejmowania żadnych środków w stosunku do pracodawcy. I uznaliśmy wczoraj, mam nadzieję, że dzisiaj moje koleżanki i koledzy to potwierdzą, że musimy jednak zwrócić uwagę całemu kierownictwu Głównego Inspektoratu Pracy, a ponieważ tutaj wszyscy panowie są, więc myślę, że to jest ten moment i zwłaszcza, że dyskutujemy na temat programu działania Państwowej Inspekcji Pracy, że niezwykle ważne jest i na to chcielibyśmy zwrócić uwagę i uczulić kierownictwo, odpowiednie wyważenie, bo oczywiście prewencja tak, jesteśmy jak najbardziej, tylko chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli inspektor pracy jest nawet na pierwszej kontroli i dostrzega kilkanaście czy kilkadziesiąt naruszonych norm prawa pracy, to jednak tutaj na zasadzie instruktażu czy na zasadzie jakiegoś lekkiego wystąpienia nie powinno się kończyć, żebyście państwo tutaj nie wylewali dziecka z kąpielą, dlatego że to jest niezwykle ważne, żeby inspektor pracy, będąc na kontroli, zachował powagę tego urzędu i żeby nie przymykał oczu, bo tych skarg będziemy mieli coraz więcej. Ja nie mówię o kontrolach, które są kontrolami na wniosek pracowników czy związków zawodowych, czy grupy pracowników. Ja mówię przede wszystkim o tych pierwszych kontrolach, w których państwo powinniście jednak mimo wszystko brać pod uwagę celowość tych pierwszych kontroli, bo ja rozumiem, że jeżeli jesteśmy w zakładzie pracy malutkim, nie wiem, w jakiejś wulkanizatorni, gdzie pracuje dwóch pracowników, dopiero co się otworzył ten zakład, są jakieś małe niedociągnięcia, to tu rzeczywiście jakieś wystąpienie i jakaś pomoc prawna dla takiego małego przedsiębiorcy jest ważna. Ale jeżeli jesteście państwo na pierwszej kontroli, w dużym podmiocie, gdzie tych naruszeń prawa rzeczywiście, w skardze było opisanych 20 i brak działań inspektora pracy, więc chcielibyśmy, żebyście państwo w należyty sposób te prewencyjne kontrole traktowali, żeby one nie zdominowały działalności Państwa Inspekcji Pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że tutaj ten postulat jest jakąś analogią, jak powiedzmy stosuje to policja, że do pewnego poziomu wykroczenie i wtedy relatywnie mniejsze sankcje. Natomiast sprawy poważne, jeśli się już zdarzą, tu rzeczywiście się zgadzam, że to może być problem. Czy rzeczywiście mogą się odbyć bezsankcyjnie, tak, tylko z tej zasady, że to jest pierwsza kontrola, więc być może to wymagałoby jakiegoś głębszego namysłu i w miarę konkretnych instrukcji dla inspektorów, nie, żeby był określony ten poziom, po przekroczeniu którego jednak sankcja powinna być wymierzona. Taka była intencja, prawda?
Tak, ja bym nie porównywała z policją, dlatego że wszyscy doskonale wiemy, że to zależy od indywidualnego podejścia określonego policjanta, że on komuś tam da tylko pouczenie, a w innym przypadku, dokładnie przy tej samej analogicznej sytuacji, jednak wlepi mandat, więc ja bym jednak z policją nie porównywała. Inspektor pracy jest organem i powinien podejmować decyzje zawsze, w każdej sytuacji, nawet jeżeli jest to pierwsza kontrola, a ilość naruszonych przepisów prawa wskazuje na to, że niezbędne jest sięgnięcie po bardziej restrykcyjne rozwiązania. Bo przypominam, zawsze to będę przypominać. Myślę, że już się rozumiemy. Będę przypominała to zawsze. Inspekcja pracy jest organem kontroli i nadzoru. I to jest definicja tego organu. Dziękuję. Dziękuję. Czy chce się pan odnieść do tego? Bardzo proszę. Dziękuję pani poseł za to pytanie. Powiem tak. W małych zakładach pracy, tam gdzie pracodawca nie ma wyspecjalizowanych służb, te pierwsze kontrole w zasadzie się nie ma rażących naruszeń prawa pracy. Mówię rażących z tego względu, że jak są rażące, to nie może się obyć bez sankcji, nawet przy pierwszej kontroli. To żeby jasność, w dużych zakładach, gdzie jest powyżej od 49 do 250 pracowników, te zakłady już mają wyspecjalizowane służby. Proszę Państwa, i tam rekontrola, kiedy mówi, tak jak pani poseł mówi, że są te zagrożenia i inspektor nie reaguje, to musimy, główny, żeby podjął działanie, zwiennie okręgowe wobec takiego inspektora musi mieć tą informację, że on źle robi, albo ten, który już zdaje inspektor i kontrolę i koordynator, który bada dany temat, jak został wykonany, on powinien zwrócić inspektorowi uwagę na to, że źle jest zrobione. Bo owszem, jest inspektor organem, ale również to, o czym pani poseł mówiła, musimy patrzeć na to, jakie te zagrożenia występują. Część kontroli, nie przeczę, idzie wprost do sądu, bo są bardzo duże kary grzywny. Część, to jest 2% z tych dużych zakładów pracy, kończy się skierowaniem sprawy do sądu. Nie przyjmuje, nie dajemy nawet mandatu karny, żeby większa kara była za te naruszenia. Stąd jest, ja również kładę na to nacisk. Owszem, działania prewencyjne jak najbardziej, ale również to, o czym pani mówiła, głównym naszym zadaniem jest zapewnić bezpieczeństwa pracy i warunków pracy pracownikom, tak żeby w przyszłości się wypadki nie zdarzały. I w takim kierunku idziemy. Na pewno będę reagował, jeśli będę miał takie informacje, jak pani poseł w tej chwili przekazuje, i będę na konkretnym organie w Okręgowym Inspektoracie Pracy podejmował czynności, żeby sprawdzić, kto tak błędnie wykonuje czynności kontrolne. Dziękuję za to pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, z tyłu pan poseł. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie ministrze, pierwsze pytanie na stronie 48. Państwo wskazujecie kontrole sprawdzające realizację środków prawnych. O co dokładnie chodzi? Chodzi o jakieś statystyki? Jaki jest sens merytoryczny tego typu kontroli? I drugie pytanie. Od 2 lat na Śląsku, przede wszystkim na Śląsku, prowadzony jest proces restrukturyzacji górnictwa. Wiąże to się z wieloma czynnikami, z przejściem na emerytury, wcześniejszymi, późniejszymi, od dofinansowaniem ze względu na tak zwane odprawy, osłony socjalne, ale również zwolnieniami pracowników. Chciałbym się pana zapytać, czy państwo, a przede wszystkim Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach w tym temacie i w tym zakresie będzie prowadził w najbliższym roku kontrolę. Nie ukrywam, że budżet państwa na ten cel przeznacza około 8 miliardów złotych. Likwidowane są zakłady, likwidowane są kopalnie i miejsca pracy w ślad za tym. Chciałbym zapytać, czy w tym planie pracy, bo ja tego się nie doczytałem, państwo planujecie coś. Dziękuję. Odpowiadając na pytanie pana posła, kontrole sprawdzające mają na celu wykonanie środków prawnych. Proszę państwa, czyli jeśli inspektor pracy po przeprowadzonej kontroli wydał środki prawne, wystąpienie, nakaz zobowiązujące pracodawcę podjęcia określonych działań i te środki nie zostały wykonane w przypadku nakazu, przeważnie kończy się to wydaniem mandatu lub skierowaniem sprawy do sądu. Bo przeważnie dotyczy to, głównie dotyczy to wypłaty pracownikom wynagrodzeń. W większości niewykonanie tych nakazów. W związku z tym, że nakaz ma natychmiastową wykonalność, jeśli pracodawca nie wykona tego nakazu, w ciągu 7 dni inspektor pracy
musi iść na rekontrolę do takiego zakładu i sprawdza wykonanie tego środka prawnego. Tak się to kończy. Jeśli nie pomoże skierowanie sprawy do sądu, wszczyna się później postępowanie egzekucyjne przymuszające do wykonania środka prawnego. Czyli już wchodzimy w procedurę administracyjną stricte, gdzie kierowane jest później zawiadomienie do właściwego urzędu skarbowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wykonania. Tak się to, tak w Inspekcji Pracy odbywa się egzekucja tych środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy. Odnośnie restrukturyzacji kopalń i czy będą kontrole, może wypowie się pan okręgowy inspektor pracy akurat z Katowic, bo jest. I proszę o zabranie głosu. Dzień dobry. Panie pośle, odpowiadając na pytanie dotyczące kontroli restrukturyzacji kopalń, one były kontrolowane w ramach restrukturyzacji, tak jak przebiegał proces. Natomiast w tej chwili kontrole są w trybie skargowym robione. To znaczy, jeżeli następuje jakieś nieprawidłowości i trafiają do nas informacje dotyczące, iż w danej kopalni nie są wypłacane świadczenia bądź nie są realizowana umowa społeczna, inspektorzy pracy idą tam na kontrolę. Jest to kontrolowane. Ogólnie na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że no, mamy Krajową Sekcję Górnictwa, ona się mieści w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach i wszelkie problemy, które dotyczą górnictwa, trafiają bezpośrednio do niej, jak i również do sekcji prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy. Dziękuję. No, panie główny inspektorze pracy, no, ja myślę, że tego typu działania w takim trudnym okresie no, są moim zdaniem delikatnie mówiąc ograniczone. No, od 2 lat prowadzony jest proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na Śląsku. W wielu płaszczyznach podejmowanych jest wiele decyzji, a tym bardziej wiele dotyczy właśnie rynku pracy. Z tego co ponad około 10 tysięcy ludzi zostało zwolnionych już w tej chwili z kopalni, ale są osoby no, w różnym dzisiaj stosunku pracy związanym z kodeksem pracy. Także w tym okresie to jest właśnie dobry okres, żebyśmy mogli kontrolować. Ba, kontrola to moim zdaniem nie tylko nakładanie kart, ale przede wszystkim profilaktyka. I w tym temacie liczę na to, że państwo w swoim planie pracy na rok 2018 ujmiecie takie kontrole. Tu nie chodzi o to, żeby od razu kogoś karać. Tu chodzi o to, żeby pewne rzeczy wyłapać, zwrócić uwagę i te profilaktyczne działania poprowadzić. To jest temat bardzo trudny związany z tą restrukturyzacją. Dlatego wnoszę o to, żebyście państwo tym tematem również się mocno zainteresowali i wpisali właśnie w ten program działalności Państwowej Inspekcji Pracy, bo dla nas na Śląsku to ważny temat i który już od 2 lat funkcjonuje. To nie jest temat, który nagle się pojawił. Gdyby to był rok, powiedziałbym, no może jeszcze nie pora i nie czas. Ale tu już mamy 2 lata realizacji tego procesu. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam panie pośle, ja zadam pytanie, żebym też był pewien, że dobrze zrozumiałem, bo ja zakładam, że no wszędzie w całym kraju, jak Polska długa i szeroka, to w miarę swoich możliwości i potencjału, jakim dysponuje inspekcja, no realizuje te swoje zadania. Natomiast pański postulat polega na tym, żeby w tym okręgu śląskim, katowickim, właśnie w restrukturyzowanych kopalniach no zwiększyć nieco intensywność tych kontroli, nawet kosztem nieco ograniczenia innych obszarów, tak? Dziękuję panu przewodniczącemu za może bardziej uwypuklenie tego tematu, bo o to mi panie przewodniczący chodzi, bo jeśli czytamy zadania, które są przypisane do Okręgowego Inspektora Pracy, no to one właściwie sprowadzają się tylko do 2 zadań, jak czytamy. Pierwsza to ta kontrola związana z samorządami, dotycząca urlopów i tak dalej, a druga to dotyczy eksploatacji urządzeń energetycznych w strefie zagrożonych wybuchem, elektrownie i elektrociepłownie. I pan przewodniczący, pan główny inspektor pracy, czy pan okręgowy powiedział, no my realizujemy w zakresie tego górnictwa tylko reagujemy na wnioski, które strona jakaś składa i nic poza tym. A mnie by chodziło, żeby systemowo właśnie ten proces objąć. Wydaje mi się, że bardzo ważny. Skarb państwa, jak mówiłem, na ten cel przeznacza 8 miliardów złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja z kolei rozumiem, ten temat wyczerpaliśmy, że tu intencje wzajemnie zostały jasno
pokazany, na pewno jestem pewien, że będzie uwzględniony ten wniosek pana posła. Natomiast ja mam pytanie dotyczące zupełnie innej sprawy, w tej chwili też bardzo bieżącej, palącej. Otóż w sprawach bieżących, bo też tutaj zwracam uwagę, że są te zadania długofalowe, jakby na stałe wpisane w cele i realizowane przez inspekcję. W tych zadaniach bieżących są te uwypuklone, te aktualnie palące, pozycja 240, handel. Tutaj mamy jeszcze, rozumiem, na zasadzie zaszłości zapisane przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP, co oczywiście zawsze musi być kontrolowane. Natomiast w tym momencie, chyba w roku przyszłym, zwłaszcza w szczególności, począwszy od 1 marca, będzie ta kwestia przestrzegania tej ustawy o ograniczeniu handlu, gdzie to jest jeden z mocnych argumentów podnoszonych przez nas przy walce o zachowanie odpowiedniego poziomu budżetu dla inspekcji. Rozumiem, że to zostanie uzupełnione tutaj, tak? Już wyjaśnię, panie pośle. Pozycja 200 handel będzie tam, gdzie są przestrzeganie przepisów prawa pracy o czas pracy i w tym, w tej pozycji będzie uwzględniony. Będzie się wiązać z czasem pracy, bo tam będą średnio tygodniowe godziny. Bo wynikają z tego, jak jeśli ktoś pracuje w niedzielę, to później jest średnia. Aha, czyli ta kwestia przestrzegania tej ustawy jest niejako uwikłana w termin przestrzeganie czasu pracy. Tak, i tak należy to rozumieć. Ale kto wie, czy nie warto byłoby to, no, nawet dla postronnego czytelnika nieobeznanego z tą formułą, specyfiką inspekcji, żeby to było czytelne, żeby jakoś to tutaj uwzględnić, nawet informacyjnie. Powiem tak, że Inspekcja Pracy nawiązała kontakt z wszystkimi organizacjami centralnymi w zakresie programu na przyszły rok i w tej chwili oczekujemy na odpowiedzi z poszczególnych central i podejmiemy takie działania, które będą adekwatne do występujących nieprawidłowości na rynku pracy, żeby ograniczyć te nieprawidłowości. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze? Bardzo proszę, pani Bożena. Dziękuję bardzo. Ja myślę, panie przewodniczący, że po prostu w stanowisku Rady możemy umieścić zarówno sprawy prawnej ochrony stosunku pracy w górnictwie jako takie centralne zadanie oraz sprawę dotyczącą nowej ustawy o zakazie handlu w niedzielę i w stanowisku najprawdopodobniej myślę, że nie będzie głosów przeciw i po prostu to stanowisko będzie stanowiło również integralną część do programu działania. A pan główny inspektor pracy wówczas na podstawie tego stanowiska będzie mógł ten temat wprowadzić. Tak, dziękuję za ten bardzo słuszny głos. Czy są jeszcze jakieś inne pytania, uwagi? Bardzo proszę. Ja rozumiem, że ten plan pracy został opracowany na podstawie tych środków, które państwo do tej pory mieliście zagwarantowane w budżecie. Teraz słyszymy, że są te zakusy, żeby zmniejszyć. Ja myślę, że w naszym stanowisku można by, mimo że to takie będzie powtarzanie, ale myślę, że warto by było też podkreślić, że wyraźnie widać wzrost zadań, a tym bardziej nie może być mowy o tym, żeby zmniejszać budżet. To jest taka uwaga. Może. Dziękuję, też bardzo słuszny głos. No to dedykuję nam wszystkim, którzy będziemy pracowali nad tym stanowiskiem w zespole, żeby to uwzględnić. Jeśli nie ma jeszcze innych uwag, to ja zamknę dyskusję w tym punkcie, stwierdzając, że stanowisko w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok opracuje zespół do spraw prawno-organizacyjnych Z1. Dziękuję. A teraz przechodzimy już do punktu ostatniego, piątego, sprawy bieżące. Tu chciałem... A, przepraszam, ja zapomniałem na śmierć. No, proszę, no najpierw komunikat, oczywiście, to w każdej chwili powinienem przerwać. Tu kolega zastępca mnie nie upomniał, że... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mam przyjemność zakomunikować wyniki głosowania tajnego w sprawie wniosku Głównego Inspektora Pracy pana Wiesława Łyszczaka dotyczącego zamiaru powołania na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie pana Konrada
Pachciarka. W głosowaniu uczestniczyło 21 członków Rady Ochrony Pracy. Głosów ważnych zostało oddanych 21, w tym głosów za było 15, przeciw 2 oraz 4 głosy wstrzymujące się. Dziękuję. I od razu drugą. Jeżeli tak, jeżeli chodzi o głosowanie tajne w sprawie powołania na stanowisko inspektora pracy w Krakowie pana Józefa Bajdla, w głosowaniu uczestniczyło 21 członków Rady Ochrony Pracy. Głosów ważnych oddano 21, za oddano 13 głosów, głosów przeciw było 4 oraz 4 głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Dziękuję komisji za tak sprawne wykonanie pracy, jak zwykle zresztą, i przepraszam, że tutaj natychmiast po waszym powrocie na sali nie oddałem wam głosu, na salę nie oddałem wam głosu, za to przepraszam. No, tutaj gratuluję obecnym na sali panom uzyskania pozytywnej rekomendacji rady, którą oczywiście przekażemy panu marszałkowi. No, tą jedną sprawę, jak powiedziałem, odłożyliśmy troszkę. Ja tutaj deklaruję, że spotkam się rzeczywiście osobiście, jak padła tu propozycja, z autorami tego pisma, z kolegami z central związkowych. W tej sprawie pani chce zabrać głos, pani poseł, tak? Bardzo proszę. Tak, ja właśnie w sprawie pana Mandraka. Panie przewodniczący, pan Mandrak złożył oświadczenie lustracyjne jeszcze jako kierownik jednostki w Jeleniej Górze. Przyznał się do współpracy ze służbami i jest na liście Wilnsteina pod numerem 899. To tak dla jasności. Przepraszam, dziękuję pani za te wyjaśnienia. Na pewno je pieczołowicie wyjaśnimy. Tym bardziej utwierdza mnie to w celowości odłożenia tej sprawy do chwili wyjaśnienia tych wszystkich wątpliwości. A no, w tej chwili chciałbym jeszcze w sprawach bieżących poinformować państwa, że czy poprosić, a zaapelować, aby do 10 grudnia, a więc już tylko parę dni nam zostało, zgłaszać tematy do planu pracy Rady, naszej Rady Ochrony Pracy na rok 2018, a równocześnie no, w imieniu całego prezydium zwracam się z takim apelem, prośbą do autorów tych wniosków do planu pracy, aby zgłaszali również propozycje tematów w ten sposób, żeby zawierały rozwiązania systemowe dotyczące ochrony pracy. Tutaj zwłaszcza w imieniu pani profesor Karadeckiej przekazuję taką prośbę do nas i też do panów inspektorów, żeby położyć nacisk na kwestie bezpieczeństwa pracy, że rozumiejąc wszystkie inne cele, zadania, tą profilaktykę, kwestie handlu, czy te inne zagadnienia, które państwo w tej chwili dość mocno akcentujecie, żeby równocześnie nie stracić z oczu tej, no niejako wydaje się, podstawowej funkcji ochrony BHP. I to takim apelem w jej imieniu, z takim apelem się do panów zwracam. No i również do nas wszystkich, którzy będziemy formułowali te tematy, zadania do pracy Rady, żebyśmy też niejako stymulowali pracę inspekcji przez podejmowanie tych tematów na naszych posiedzeniach. Równocześnie informuję, że z paru względów, nie będę tu cytował, przytaczał jakich, pierwsze posiedzenie Rady w styczniu planujemy przed posiedzeniem 17, 18, 19 Sejmu 16 stycznia. Jeszcze szczegółowa informacja oczywiście zostanie rozesłana do wiadomości państwa. Czy są jakieś inne sprawy w sprawach bieżących? Jeśli nie, to zamykam posiedzenie. Przypominam, że w tej chwili usiądziemy na chwilkę jako prezydium nad tymi dokumentami, co do których się zdeklarowaliśmy. Do zobaczenia w przyszłym roku. Pozwólcie, że złożę w tej chwili wszystkim państwu najlepsze życzenia na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok. Szczęśliwej drogi do domu. Do zobaczenia w zdrowiu w przyszłym roku.